Tak? Major Zdzisław Brana, oficer prasowy 12 Dywizji Zmechanizowanej. W dniu dzisiejszym w naszych trzech jednostkach wojskowych, czyli 12 Brygadzie w Szczecinie, 2 Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu i w 2 Pułku Artylerii w Chosznie, odbyło się przyjmowanie kandydatów do służby przygotowawczej. W dniu dzisiejszym do naszych jednostek powinno trafić ponad 500 kandydatów, którzy rozpoczynają 4-miesięczny okres swojej służby. Co, na czym będzie polegała ich służba? Żołnierze, którzy trafili do nas, są nieprzeszkoleni, więc przez te 4 miesiące będą się szkolili, będą odbywali zajęcia z muszli, strzelanie, będą po prostu się uczyli wojskowego rzemiosła. Można sobie wybrać fryzurę? Czy standardowa jest?